Przy okazji tej orientowałem się, że uczestnicy tych seminariów no, w większości czy w dużej części nie są historykami, więc zajmują się historią, ale nie są historykami takiego ścisłym tego słowa znaczeniu, tak jak my to dzisiaj dzielimy na odpowiednie wydziały, bo polonista, który zajmuje się historią języka polskiego, jest jak najbardziej też historykiem. Literaturoznawca zajmujący się dawną literaturą też jest historykiem, tylko no z bardzo specyficzną specjalizacją w znacznie węższym zakresie, nieco innym warsztacie naukowym. Dlatego postanowiłem na początek wpierw dać jakby takie krótkie omówienie literatury takiej wprowadzającej do badań historycznych łącznie z elementami refleksji teoretycznej nad źródłami, która jest jakby dostępna w obiegu. Skoncentruję się głównie na literaturze anglojęzycznej, nie dlatego, że ona jest pod tym względem jakby dominująca, chociaż liczebnie tak, ale niekoniecznie pod względem wartości, ale dlatego, że no, mamy takie czasy, że język angielski jest tym podstawowym językiem obcym i no, może tutaj przenoszę swoje doświadczenia ze studentami, którym już żadnej innej literatury jak w języku angielskim zadać ewentualnie nie mogę. Więc stwierdziłem, że to może być najpotrzebniejsze. Ale chcę zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz taką bardzo charakterystyczną dla rozważań teoretycznych, jeśli chodzi o historię. Mianowicie dzieł, które można by tak pod wspólnym mianem zebrać i nazwać prowadzenia do historii, od grubszych do cieńszych, jest nieporównywalnie dużo, jeśli chodzi o historię, niż jakąkolwiek inną dziedzinę humanistyki. Ja sam mam kolekcję ponad 200 tego rodzaju, a mówię tu tylko o tych takich wprowadzeniach różnego rodzaju. Nie od, bo w ogóle literaturze teoretycznej, takich syntez teoretycznych, czy coś w tym rodzaju poważniejszych. Mówię tutaj o pracach, które są skierowane albo do studentów, albo do doktorantów, czy powiedzmy na tym poziomie takim no dość propedeutycznym, czasami no z ambicjami autorów wykraczającymi poza to, bo próbują coś nowego włączyć. Więc jest to ogrom. Żadna inna dziedzina humanistyki skoncentrowanej także na historii czegoś takiego nie posiada. To jest fenomen wykraczający poza humanistykę, bo ktoś, kto studiuje fizykę, nie spotyka się z podręcznikiem czy z zajęciami, które mają taką formułę wprowadzenia do badań fizycznych, wprowadzenia do chemii, wprowadzenia do biologii. Czegoś takiego po prostu nie ma. Natomiast w kursie uniwersyteckim, przynajmniej na wielu uniwersytetach w Polsce, ale nie tylko, ale w Polsce to jest szczególnie jakby rozbudowane, to ten zakres przedmiotów propedeutycznych jest bardzo rozbudowany. To się zmienia oczywiście i różni w zależności od uniwersytetu, bo to też zależy od środowiska. Ja to mówię z perspektywy środowiska szczególnego pod tym względem, mianowicie z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ale dotyczy to nie tylko ten wpływ u nas historyków, ale przenosi się także na pokrewne dyscypliny historyczne, gdzie ten nacisk na sprawy metodologiczne, jeśli chodzi o ich udział w całości kursu dla studentów pierwszego czy drugiego stopnia jest dość znaczny. Więc trudno w tej ogromnej masie literatury no, znaleźć jakąś dobrą orientację. Ja tu bym chciał Państwu w tej sferze na początek przynajmniej troszeczkę pomóc, omawiając, co mamy, z czym mamy do czynienia. Nie będę sięgał do Adama i Ewy, pomijam jakby produkcję przed II wojną światową, skupiając się na tym, jakby na punkcie startu, który dla okresu powojennego jest bardzo znamienny. Mianowicie jest to bardzo niewielka książka Edwarda Carra, What is history, która została przetłumaczona też na język polski kilkanaście chyba lat temu. To jest rok 1961. Pozwolę sobie tylko przerwać. Chyba nie widzimy drugiego slajdu. Nie wiem, czy pan profesor widzi ten drugi slajd przed sobą. Jeżeli nie, o, teraz widzimy świetnie. Tak, teraz tak. Dzięki. Czy ja mogę w takim razie pozostawić go takim malutkim? Tak, jak najbardziej. Proszę. Tak, nie powiem, o, tak, świetnie. Tak, nie ma problemu.
który praca ta jest bardzo znacząca, zwłaszcza w świecie anglosaskim, ale poprzez wpływy teorii historii anglosaskiej na całość, jest to praca, która odegrała ogromną rolę, mimo swoich niewielkich rozmiarów, to jest około 100 stron w niewielkiego formatu. Dlatego, że był to pierwszy raz, kiedy historyk, Carr był, no tak, można powiedzieć historykiem, napisał sporo prac historycznych, chociaż właściwie z takim zacięciem dziennikarskim, które było jego pierwszym zawodem. Był dyplomatą, dziennikarzem i jednocześnie takim historykiem, który głównie pisał o Rosji, ale opierał się wyłącznie na źródłach drukowanych. No, w tamtych czasach to było zrozumiałe. Zdobył dzięki temu taką reputację historyka, tutaj przedkłada swoje jakby doświadczenia. Ta praca jest, jak na tamte czasy, czy była, niesłychanie znamienna, bo przedstawiała bardzo relatywistyczny stosunek do poznania historycznego. Tu wyżej podałem taką pracę Hocketa, do dzisiaj zresztą często polecaną, która reprezentuje ten standard z czasów Carra. To jest taka solidna praca reprezentująca, tak, można powiedzieć, taką tradycyjną metodę badań historycznych. Na parę lat później George Elton opublikował konkurencyjny, z zamiarem konkurencyjny do Carra, własny wstęp do badań historycznych i tak ten też no, późniejsza historiografia często odbiera, że Carr to jest taki przebłysk pewnej nowoczesności i początku, takiego dalekiego początku, który doprowadził do postmodernizmu. Natomiast Elton reprezentuje w tej swojej książce poglądy typowe dla historyków tradycyjnych. Jest to niestety niedobre ujęcie, dlatego że Elton nie jest reprezentatywny. To znaczy, można powiedzieć tak, on jest bardzo, bardzo tradycyjny, ale w tej tradycji daleko odbiegający od tego, co można by nazwać metodą tradycyjną. Jak się porówna też jego późniejsze enuncjacje w pracy z 1990 roku, to no widać, on się zapędza w takie rejony z tą obroną tradycyjnej historiografii, że tradycyjni historycy nie chcieliby mieć takiego adwokata. Ale dla tych bliskich postmodernizmowi historyków, postmodernistów i bliskich postmodernizmowi historyków, Elton często służył jako wzorzec tego, co historycy sobie myślą. Nie, historycy w dużej części tak nie myślą. Pod tym względem rzeczywiście również kolejny podręcznik z 1971 roku, Hextera, wybitnego historyka amerykańskiego, który jest też polemiką zarówno z Carrem, jak i z Eltonem. I tutaj tego Hextera możemy rzeczywiście uznać za taki wzorzec no, tradycyjnego pojmowania historii, jej zadań, sposobu uprawiania i metod jej towarzyszących. Jeśli chodzi o postmodernizm historii, to on się pojawił relatywnie późno w stosunku w ogóle do pojawienia się samego zjawiska, samego konceptu, no bo geneza jest tutaj, wywodzi się od głównie od literatury i tam on trwał, pojawił się najwcześniej i jakby trwa najdłużej. Przytaczam tutaj tylko dla ciekawości książkę Anker Smitha jako jedną z pierwszych takich wprowadzeń. Ona ukazała się tylko po flamandzku i nigdy nie była tłumaczona, ale i nawet nie pełni takiej funkcji podręcznika, ona jest takim przeglądem tylko różnych podejść teoretycznych do historii, ale to jest wszystko oceniane z punktu widzenia już no, jego poglądów postmodernistycznych. Klasyczne prace postmodernistyczne, takie teoretyczne, to te dwie Jenkinsa, również z wykształcenia historyka, ale historyka, który nie praktykuje, o ile w każdym razie żadnej monografii, nie trafiłem też nigdy na żaden artykuł taki stricte historyczny. Kolejne Alana Manslowa, prace reprezentujące, no, jak wygląda, czy ma wyglądać teoria historii w wydaniu postmodernistycznym.
I tu zwłaszcza Beverly Southgate z dwiema dość sporymi pracami, które też pokazują pewne zmiany w obrębie samych poglądów. Kilka lat wystarczy, aby dokonać pewnej rewizji. Proszę Państwa, to, że mamy do dyspozycji takie wstępy do historiografii postmodernistycznej, to właściwie mamy dużo szczęścia, bo na przykład szkoła Annal nie wyprodukowała, mimo że trwa już 70 lat, to przez te 70 lat nie wyprodukowała takiego własnego ujęcia prezentującego to, co byłoby dla tej szkoły charakterystyczne, co zostałoby napisane przez czy to zespół, czy grupę. W każdym razie w latach 70. ukazały się takie trzy tomy, jak robić historię, czy robienie historii, z grubsza tłumacząc na polski, dzieło zbiorowe, ale ono trzyma się bardzo takiego wyższego poziomu analizy historycznej, raczej związanego już z syntezą niż z pracą taką czysto badawczą, nie mówiąc już o kwestiach takich źródłoznawczych. Więc na tej podstawie możemy się dowiedzieć, jak sobie postmoderniści planują, czy planowali tą historiografię. Ale tutaj mamy też wokół postmodernistów z dwóch stron takie otoczenie, które ja sobie nazwałem jako pierwszą grupę żywiołowi narratywiści. To Paul Vane i Savoy Lotenville. Prace napisane przed powstaniem postmodernizmu i przed zwrotem lingwistycznym, ale które w pewien sposób antycypują zwłaszcza kwestie roli narracji w procesie badawczym. Tutaj nie znajdziemy oczywiście żadnego odwołania do klasycznych źródeł, na które powołują się historycy postmoderniści. Oraz właściwie chyba jako jeden taki wzorzec bardzo godny polecenia, mianowicie historyka, którego nie można nazwać postmodernistą, ale który jest uwrażliwiony na pewne sugestie wynikające z krytyki dawnej historiografii dokonanej przez postmodernistów i który próbuje tak z pewną sympatią podejść do tej krytyki, wyławiając z niej to, co uważa za słuszne, niekoniecznie biorąc diagnozę, biorąc lekarstwo proponowane przez postmodernistów, natomiast przysłuchuje się stawianym diagnozom, czasami szuka własnych rozwiązań. To jest postawa, która jest bardzo cenna, niestety rzadka. Bo w sporach między tak zwanymi postmodernistami, ja już nie będę wnikał, co to jest, bo to by była, mógłby być przedmiot osobnego wykładu, to ci postmodernistyczni historycy i tradycyjni jakby bytowali i chciałbym powiedzieć bytują, ale generalnie można powiedzieć, postmodernizm już się skończył. Więc powiedzmy, bytowali w takich dwóch szańcach i się nawzajem z tych szańców ostrzeliwali, nie patrząc, co druga strona właściwie ma do powiedzenia, mając właściwie tylko jakieś tam wyobrażenia o tym, co ta druga strona mówi, często zresztą nieprawdziwe. I to jest zarzut, który można skierować w stronę obu stron tej dyskusji wokół teorii historii, która wówczas miała miejsce. Także Berghofer jest tutaj naprawdę bardzo dobrym wprowadzeniem do postmodernizmu, jeżeli chcemy coś z niego wyciągnąć i się dowiedzieć w sposób taki nieuprzedzony. Tak zwani późni moderniści. Termin zaczerpnąłem z pracy Karla Ginzburga, który określa tym terminem wszystkich tych, którzy, trudno ich określić modernistami, bo już są bardziej zaawansowani niż powiedzmy ci z lat 50. czy 60., ale jednocześnie z pewnością nie są postmodernistami.
I tu mamy bardzo szeroki zestaw, tu tylko w pewnym wyborze. Warto zwrócić uwagę na Awaziera Takera z jego wprowadzeniem. Także tom poświęcony w ogóle teorii historii pod jego redakcją, bardzo interesujący. Znamienny jest podręcznik Ludmili Jordanowej ze względu na jego, znaczy jego popularność i wpływy ze względu na ilość wydań, które się doczeka. Za każdym razem ona go rozszerza. Richarda Evansa tutaj podaje tytuł w dwóch formach, dlatego że ukazały się dwa wydania, angielskie i amerykańskie, i w każdym wydaniu tytuł zachowuje ortografię właściwą dla każdego z tych regionów, ale też oba teksty się nieznacznie różnią, czy to w wydaniu amerykańskim, czy angielskim. Zresztą wydania amerykańskie mają to do siebie, że często, a zwłaszcza jeżeli chodzi o tłumaczenia, obcinają tłumaczony tekst, nie informując zresztą o tym czytelnika. Tutaj zupełnie już na marginesie dodam, że Historia szaleństwa Foucault ukazała się w Ameryce w tłumaczeniu i na podstawie tego tłumaczenia postmoderniści różne kombinacje tworzyli i z nią dyskutowali i niestety bardzo późno dopiero któryś porównał tekst angielski z tekstem oryginalnym. I było wielkie zdziwienie, że 1/4 tekstu oryginalnego wypadła, bo wydawca uznał, że może być nieinteresujący. No tutaj akurat w odróżnieniu od wydania Evansa te opustki były znaczące, ale to też raczej świadczy o pewnym stanie intelektualnym, a niekoniecznie wszystko trzeba zwalać na wydawcę, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli już akademicy uczą się jakiegoś innego języka, to jest to albo hiszpański, albo francuski. I mieli dużo czasu wcześniej się rozpoznać, ale zostawiam tą sprawę. Osobna jest krytyka z punktu widzenia marksizmu i ona tutaj jest reprezentowana aż przez 3 prace. To jest zastanawiające dlatego, może i nawet nie zastanawiające, ale pokazujące, jak marksiści widzieli w postmodernizmie pewnego rodzaju konkurencję dla własnej wizji i ten zapał do krytyki postmodernizmu wynikał z jakby z próby obrony też własnego marksistowskiego stanowiska. W jakiejś części ta krytyka jest całkiem celna, pokrywa się z krytyką przeprowadzoną przez tak zwanych późnych modernistów. Jeżeli chodzi o wydania polskie, to takim emblematycznym wstępem do badań mającym przedstawiać tego tradycyjnego XIX-wiecznego historyka jest przetłumaczony w 1912 podręcznik Langlois i Seignobon. Następnie historyka Handelsmana, Konopczyńskiego historyka, która powstała w latach 50., ale ona nie odegrała żadnej roli, ponieważ drukiem została wydana dopiero w 2015 roku. Stanisław Kościołkowski, do dzisiaj cenny ze względu na pewną zwięzłość ujęcia i takie wskazówki metodyczne, no to jest też książka, która była dostępna w ograniczonym zakresie, wydana poza granicami Polski w 1954 roku. I dwie monumentalne prace, które się ukazały niemal w tym samym czasie, to jest Moszczeńskiej metodologii historii zarys krytyczny, ale Moszczeńska planowała drugi tom. Tutaj nie ma w tytule zapowiedzi tego drugiego tomu, bo też nie jest on numerowany, ale ten drugi tom miał być, bo w tym tomie, który mamy, on jest bardzo obszerny, jest no mniej więcej tak obszerny jak gruba metodologia historii topolskiego, nie ma właśnie no, tematów związanych chociażby z kwestiami źródłoznawczymi. No i metodologia historii, która doczekała się 3 wydań, wydania też angielskiego, która jest próbą naprawdę całościowego ujęcia. Generalnie powiedzmy, jakby taką osią wywodów jest ujęcie marksistowskie, ale to Polski tutaj no jest takim, no,
miesza różne inspiracje, z którymi się spotkał, z tym tylko, że nie można wprost ich jakby umiejscowić, ponieważ bardzo oszczędnie operuje przypisami. To znaczy wygląda tak, jakby to wszystko wypływało z głowy profesora Topolskiego, ale on jest zależny, to się da wskazać od konkretnych, z różnych powodów może nie chciał wskazywać, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ale jak z późniejszych prac można mniej więcej zrekonstruować wpływy pozamarksistowskie, które tutaj miały, które odegrały jakąś rolę. No klasyczny Miśkiewicza, wstęp do badań, klasyczny w tym znaczeniu, że przez długie lata był właściwie jedynym polecanym. On jest, był traktowany jako takie uproszczenie tego, co wymyślił Topolski dla studentów. No, nie można sobie wyobrażać, że któryś ze studentów przeczyta całego Topolskiego. Zresztą pewnie do dzisiaj w Polsce jest zaledwie parę czy kilkanaście osób, które całego Topolskiego przeczytały. No chyba, że się mylę i jest ich kilkadziesiąt. A Miśkiewicz był cenny ze względu właśnie na to jakby streszczenie w pewnym sensie Topolskiego oraz takie wskazówki czysto metodyczne odnoszące się do techniki takiej pracy już historycznej, jak sama technika pisania prac pisemnych. Topolski po kilku przełomach, które doświadczył, po latach 90. oczywiście bardzo radykalnie zmienił swoje podejście do historii, chociaż nigdy nie był oczywiście postmodernistą, ale pewne inspiracje, zwłaszcza jeśli chodzi o narratywizm, o silny relatywizm, który się tu u niego zaczął pojawiać właśnie po roku 90., jest oddany takim wprowadzeniu obszernym, jak się pisze i rozumie historię, które jest w wersji skróconej, ale chyba nawet łatwiejszej w odbiorze, wprowadzenie do historii. To wprowadzenie do historii jest bardzo dobrze napisane i pełni do dzisiaj rolę takiego właśnie wprowadzenia. Tutaj kolejne, jeśli chodzi o pochodzące z tego samego środowiska, czyli poznańskiego, Wiktora Wernera, wprowadzenie do historii. Takie najnowsze z tych, no ja już miałem pisemnie okazję się wypowiadać, dlaczego on to nie pełni swojej roli. I tłumaczenia. Już wspomniałem o Edwardzie Carze. Krótkie wprowadzenie, również około 100-stronicowe niewielkiego formatu Arnolda i to, które jest warte jakby no, lepszemu zapoznaniu, to Henri Irène Maru o poznaniu historycznym. Jest to praca stara. Tu podałem rok wydania oryginału. Na szczęście się znalazł wydawca, który zdecydował się na opublikowanie po polsku. Jest to takie spojrzenie całkowicie osobne na poznanie historyczne i nie powiem, żeby nie było interesujące. Jak wygląda, bo tak, mamy tutaj, omówiłem przy okazji postmodernistów ich propozycje dotyczące no, tego planowanej teorii historii i badań historycznych, a jak to wygląda w praktyce? No, w praktyce można wskazać, wystarczy palców obu rąk do wskazania prac, które deklarują się jako realizacja założeń historiografii postmodernistycznej, ale co ciekawe, to są prace pojedyncze u tych autorów, inne ich prace no w jakiś sposób odzwierciedlają poglądy autorów, ale nie mają takiego charakteru. I tak, mamy dwie, które są dostępne w języku polskim. To są niewielkie w sumie książeczki, obie po ukazaniu się oryginałów, wersji oryginalnych, spotkały się zarówno z ogromną krytyką ze strony tak zwanych historyków późnomodernistycznych, jak i entuzjastycznego przyjęcia przez środowiska postmodernistyczne czy bliskie postmodernizmowi. Tutaj ta dyskusja jest warta w ogóle prześledzenia, bo ona może nawet lepiej niż jakakolwiek inna, jak może nawet lepiej niż porównanie samych prac teoretycznych jednych i drugich zwolenników jednego czy drugiego poglądu, pokazują właściwie o co chodzi, o co toczy się ten spór. I
ponieważ już na ten spór możemy spojrzeć z pewnego dystansu. Można powiedzieć tak, te prace się po prostu, czy założenia postmodernizmu w praktyce się nie sprawdziły. Dowodem jest na to to, że ci autorzy tak już nie piszą. Simon Schama napisał też już pod wpływem tego przewrotu postmodernistycznego pracę o rewolucji francuskiej, taką pracę, w której starał się pokazać perspektywę tej rewolucji widzianą z zupełnie innego punktu niż to zwykle jest w pracach o rewolucji francuskiej pokazywane. To znaczy z punktu widzenia jakiegoś konkretnego piekarza, jakiegoś różnych warstw, różnych obywateli. I jest to całkiem interesujące, nie mówiąc, że pomimo pewnych tam mankamentów źródłowych, praca, która jakoś się broni. Również ta praca Orlando Figesa, która była chyba książką roku, kiedy została opublikowana. Ja już tu nie zaznaczyłem, kiedy to było. Ale ten sam Simon Schama, kiedy opublikował Martwe pewniki, to pokazał drugą stronę, drugi jakby koniec tego, czym postmodernizm może się skończyć, to znaczy całkowitą fantazję. Nie umieściłem tutaj książki, którą trudno nazwać książką polskiego zresztą autora, polskiego historyka, którą trudno nazwać książką postmodernistyczną, bo z pewnością Błażej Śliwiński, to jest mediewista z Gdańska, z ogromnym dorobkiem napisał biografię Bezpryma, to jest syn Bolesława Chrobrego, która można powiedzieć tak, bliska jest temu, co napisał Simon Schama. To znaczy pod względem źródłowym mamy trzy krótkie wzmianki o samym Bezprymie. On napisał pracę, która chyba ma 240 stron. W tym są w tej pracy partie sięgające po 50 stron, które opowiadają o tym, co robi Bezprym, bez żadnej podstawy źródłowej. Autor usprawiedliwia to tym, że chciał napisać pracę, która będzie pokazywała, co mógł robić Bezprym, chociaż niekoniecznie mamy tutaj do czynienia z faktami potwierdzonymi źródłami. Takie podejście bliskie owym pewnym martwym pewnikom Szamy, który po prostu nawet posunął się do tego, że wkładał dialogi w usta swoich bohaterów, mówił o wydarzeniach, które mu się wydawały też, że mogły mieć miejsce, chociaż nie mają żadnego potwierdzenia, które wkomponował w te, które mają jakieś potwierdzenie źródłowe. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę, że pewne elementy, które przypisujemy postmodernizmowi, nie muszą pojawiać się także we współczesnej historiografii, w ogóle w związku z postmodernizmem. One mogą być po prostu efektem pewnych własnych decyzji konkretnych historyków. Tu zwróciłem uwagę na Błażeja Ślimińskiego jako tego, który nie jest historykiem, który nie miałby doświadczenia i potrafi pokazać, że prowadzi badania zgodnie z taką, z takim tradycyjnym wzorcem tego nawet bardzo tradycyjnym wzorcem postępowania. Ale w ostatnich latach, czy nawet nie latach, a niemalże miesiącach, mamy wysyp prac, których autorzy też się nie podpisują pod modernizmem, ale które mają taki charakter. To mamy, to już parę lat było temu, Jana Sowy o, jak to było, podwójne ciało, fantomowe ciało. A teraz powiedzmy Andrzeja Leszczyńskiego o chłopach, czy kolejne dwie książki również na ten sam temat. U Leszczyńskiego znajdziemy nawet w posłowiu taki wstęp metodologiczny, który ma wyjaśnić, na czym polegają nowości metodologiczne zawarte w tej książce. Oczywiście Sowa też tłumaczy, na czym to nowatorstwo polega. Natomiast przecież w rzeczywistości obie książki tak naprawdę piszą w tradycyjnym zupełnie stylu. Natomiast to, co jest zawarte w tych deklaracjach metodologicznych, jest zawarte właściwie
nie ma pokrycia w samym w treści tych książek. U Leszczyńskiego nie znajdziemy ani marksizmu, ani niczego tego, co on tam jeszcze zapowiada, no bo o ile nie rozumiemy, że marksistą się jest wówczas, kiedy się pisze o klasach uciemiężonych. No czasami też tak wygląda, że niektórzy to tak utożsamiają, ale ja myślałem, że to utożsamiają tylko jeszcze na poziomie studentów, którzy mogą dokonywać takich uproszczeń, ale to się rozproszenia. Nie, to jeszcze nie świadczy o marksizmie. To jest praca, która jedna i druga, jak i pozostałe, które pod względem metodologicznym są jak najbardziej tradycyjne. One chcą tylko wywołać pewnego rodzaju szok samą treścią i wnioskami, które no, nie znajdują uzasadnienia, ale to jest inna historia. Tylko wskazuje na to, że można się zbliżyć do tych ideałów postmodernistycznych, wcale nie deklarując, czy nawet nie chcąc wychodzić od powiedzmy pewnych założeń postmodernizmu. Ja już mówiłem, że ten postmodernizm się nam skończył. Jest to prawda i nieprawda. To znaczy prawda o tyle, że postmodernizm nigdy nie był jakimś zwartym ruchem, takim jak szkoła Annal, bo nie miał takiego reprezentanta i tak wpływowego jak czasopismo, jego środowisko jak redakcja, wsparcia konkretnego wydawcy czy wydawców. No i no poza wspólną rzeczą, to znaczy no dobrym przyjęciem w wielu środowiskach historycznych i był od początku takim no, ruchem bardzo zróżnicowanym wewnętrznie, bo można powiedzieć o pewnych wspólnych elementach, ale nie można tutaj wskazać no, jakiegoś takiego ewidentnie kośćca, który byłby związany z postmodernizmem. Różni autorzy różnie to po prostu rozumieją, co jest zresztą do pewnego stopnia zrozumiałe. Ale postmodernizm jakby kończył się w ten sposób, że ludzie przestali identyfikować się z postmodernizmem. To nie znaczy, że przestali interesować się propozycjami, które postmodernizm wniósł do teorii historii, do tych prób pisania historii, o których już wspomniałem, które do dzisiaj są przecież czytane i zaczytywane wręcz, jako takie prace wzorcowe i w jakiś sposób pewnie tak czy inaczej oddziaływują. Mianowicie postmodernizm się rozproszył na poszczególne gałęzie tych badaczy, którzy z niego ewentualnie pojedyncze elementy wyciągają. Generalnie ciągle jednak, można powiedzieć, są zanurzone w tej tradycji postmodernistycznej z pewnym może osłabionym relatywizmem, inaczej niż postmodernizm, który po prostu zakładał, którego relatywizm był tak silny, że prowadził do całkowitego sceptycyzmu odnośnie w ogóle możliwości poznania. Teraz już nie wszyscy współcześni teoretycy są aż tak pod tym względem radykalni, ale ciągle tym punktem wyróżniającym jest ten no, silny sceptycyzm co do możliwości poznawczych. Rzadko kiedy dzisiaj znajdziemy we współczesnych pracach powrót do takiego radykalnego sceptycyzmu, że właściwie praca historyka do niczego się nie nadaje, że to jest rzecz, która jest no, pewną grą kulturową. Jeśli chodzi teraz o kwestie relacji postmodernizmu i tych nowych izmów, terenców i tak dalej, które się wyłoniły w ostatnich dwóch dekadach, czyli po tym wygaśnięciu jakby samego postmodernizmu jako takiego no, w miarę identyfikującego się ruchu. Mianowicie, czy widać mój kursor? Tak, tak, widać. O, tutaj taki schemat przejęty z pracy Berghofera właśnie, który ma pokazywać rekonstrukcję pracy historyka jak takiego tradycyjnego, że jest przeszłość, z tej przeszłości pozostały nam źródła, z tych źródeł wydobywamy fakty, te fakty służą nam do syntezy i w efekcie otrzymujemy historię, i tutaj on gra oczywiście dwuznacznością słowa historia, która może być odniesiona jako historia, efekt pracy historyka,
ale także jako synonim przeszłości. I zdaniem postmodernistów, tradycyjny historyk zakłada, że cały ten proces tutaj jest jakby przezroczysty w tym sensie, że on nic nie wkłada do tej historii tutaj uzyskiwanej w wyniku tego procesu. Że historia rozumiana jako efekt pracy historyka jest jakimś odzwierciedleniem owej przeszłości. Krytyka postmodernizmu koncentrowała się na zaprzeczeniu tej wizji i głównie koncentrowała się nie na całym procesie, tylko na tym tutaj. To znaczy uwzględniała moment, kiedy już mamy fakty, nie jak te fakty, że tak powiem, wydobywamy, chociaż jest to metafora nie do końca, z pewnością niewłaściwa, ale powszechnie używana, powiedzmy od faktów, to co się robi z tymi faktami na poziomie syntezy i jak dochodzi się do ogólnej wizji jakiegoś problemu, jak się tworzy taką większą narrację. To czym to było spowodowane? Tym, że, znaczy tak, postmoderniści nigdy nie przeprowadzili jakiejś krytyki źródłoznawstwa w tej części, której to źródłoznawstwo było elementem ważnym w teorii historii tak zwanych historyków tradycyjnych. Nigdy. Dlatego, że po prostu całą tą sferę zlikwidowali. Nie musieli dyskutować, dlatego że ich zdaniem, wedle ich poglądów, istnieje tak daleka, głęboka przepaść między przeszłością a teraźniejszością, że nie ma tutaj żadnej szansy na to, aby cokolwiek, co my traktujemy jako źródło historyczne, mogło w sposób uprawniony mówić nam o przeszłości. Dlatego to ich w ogóle nie interesuje. I oni to zlikwidowali. Tu mogę dać jako przykład takiej naprawdę dość już skrajnej nawet postawy. To jest dość obszerny cytat z pewnego artykułu Wojciecha Wrzoska, którego taka podsumowująca wymowa jest taka. Źródła historyczne pełnią rolę takiego właśnie fetyszu, którym posługują się historycy, ponieważ uprawiają... Nasz zawód ma polegać na tym, że zajmujemy się czymś, co w ogóle nie ma sensu, ale z punktu widzenia kulturowego jest pożądane. Pełni jakąś funkcję we współczesnej kulturze, kultura tej funkcji przypisuje jakąś ważną rolę. A to, że ona nie ma sensu, to nie jest w tej chwili ważne. I jakby każdy z historyków odgrywa swoją rolę, udając, czy nawet może i większość może w to wierzyć, że z tych źródeł historycznych cokolwiek wynika. Jak to tu dobrze zostało ujęte, w gronie historyków realizuje się akt rytualnego przeżywania i doświadczenia przeszłości, opartego rzekomo na tym, że historycy są przekonani, iż mają poprzez źródła dostęp do przeszłości. Jak powtarzam, to jest jak na, mimo że Wojciech Wrzosek nigdy nie twierdził, że jest postmodernistą, to jak nawet na postmodernizm jest to dość taka skrajna, dość skrajne ujęcie roli źródeł. Ale generalnie odpowiadające temu, co w tej refleksji postmodernistycznej jest, a właściwie czego brakuje. Nie ma nawet próby starcia się takiego epistemologicznego uzasadnienia, dlaczego te źródła nie mogą być dostarczycielem informacji o przeszłości. Generalnie w ogóle mamy problem, jeśli chodzi o podręczniki do teorii historii i te wstępy z określeniem, czym źródła jest, czym jest teoria źródła. Niedawno powstała Komisja Historii, Historiografii i Metodologii Historii przy PAN, na której czele stoi pani profesor Ewa Domańska, która zebrała wokół siebie grono takich młodych badaczy historiografii i metodologii z całej Polski. I intensywne trwają prace nad podręcznikiem, takim wspólnym podręcznikiem dla zajęć dla studentów z tego tematu, który miałby być takim podręcznikiem nowoczesnym, uwzględniającym
taki najnowszy stan wiedzy na ten temat. I tam jest rozdział zatytułowany Teoria źródła historycznego. No, autorka będzie miała, już pewnie wie, że ma, będzie miała problem, dlatego że teorii źródła historycznego nie ma. Jak przyjrzymy się tym podręcznikom i poważniejszym ujęciom teoretyków historii odnośnie źródła, to źródło jawi się już jako coś, co jest. Mamy też definicję źródła, ale definicje źródła, które skupiają się, powiedzmy, na tym, na czym, jak to źródło się dzieli, co z tym źródłem się robi, ale nie mówią nam, czym to źródło jest. Ta najpopularniejsza na przykład definicja źródła historycznego w Polsce, która pochodzi od Topolskiego, że źródłem jest wszystko, co służy historykowi do badania, jest błędna. Zresztą widać w najnowszym ujęciu Topolski zdawał sobie sprawę, że coś jest nie tak i zaczął przerabiać to, że to jest źródło informacji, ale no nie uzgodnił. W każdym razie jest błędna, ponieważ 95% tego, co historyk wie, nie pochodzi ze źródeł, tylko pochodzi z prac innych historyków. Tam się zapoznaje z przeszłością, a ewentualnie ze źródeł to w zakresie w takim, w jakim prowadzi samodzielne badania, czy weryfikuje badania innych. Nie to miał na myśli Topolski, czyli nie miał na myśli literatury historiograficznej, mówiąc o źródłach. Ale ja tylko tutaj wskazuję na pewien problem związany ze wskazaniem, czym to źródło jest. A pytanie jest ważkie, dlatego że ono w obliczu zmian, które się dokonują i rozszerzaniu się podstawy źródłowej o źródła, które do tej pory były nieobecne albo były słabo obecne, jak chociażby źródła cyfrowe, internet, poczta elektroniczna. To jest problem, z którym będą mierzyć się następne pokolenia i tak długo, dopóki nie odpowiedzą sobie, co jest właściwym źródłem historycznym. Bo to szczególnie mocno wychodzi przy źródłach cyfrowych. Do tej pory padająca odpowiedź jest taka, że źródła cyfrowe to są te źródła, które są generalnie wydrukowane, tylko przeniesione w wersji cyfrowej. Na przykład Monumenta Germania Historica w wersji cyfrowej. Nie, to nie są źródła cyfrowe, one tylko mogą być w ten sposób udostępniane. Źródłem cyfrowym jest przecież coś, co powstaje tylko w wersji cyfrowej i nigdy nie zostaje w jakikolwiek inny sposób utrwalone. A tutaj mamy kolosalny problem dla przyszłych badaczy zajmujących się krytyką źródeł, no bo jak dokonać krytyki czegoś, czego nie możemy bezpośrednio zbadać, albo mamy bardzo skomplikowany proces, aby do tego dotrzeć. Przykładem niech będzie co jakiś czas ujawniane informacje ze skrzynki pocztowej premiera. Z zastrzeżeniem zawsze, że to jest tylko domniemanie, że to jest z jego skrzynki, bo właściwie dziennikarze, ani później historycy, o ile autor nigdy się do tego nie przyzna, właściwie nie będą mieli szansy, aby jednoznacznie potwierdzić, że tak, że te wszystkie informacje to są te wszystkie maile są mailami autentycznymi. No ale to tylko tyle. Widzę, że czas już mi się skończył, a ja się dopiero właściwie rozpędziłem, więc ewentualnie zostawiam to do dalszej dyskusji. Chciałem jednak tylko jeszcze przy okazji zwrócić uwagę na jedną rzecz, która bardzo ciąży na dyskusji, jeśli chodzi o teorię historii z tymi teoretykami postępowymi. Dlaczego? Dlatego, że oni, to jest zrozumiałe, kształtują swoją wizję jakby w odniesieniu do tego, co prezentuje historiografia tradycyjna. Ale ich wyobrażenia na temat tego, co robi historyk tradycyjny, co historyk tradycyjny sobie myśli, jak rozumie przeszłość, źródło i tak dalej, są w 99% bzdurami. To znaczy, tak historyk nie myśli, jak jemu się imputuje. To jest wygodne z punktu widzenia jakby retoryki, to znaczy ustawienie sobie przeciwnika tak, jak jest nam wygodnie, czyli zbudowanie pewnej kukły, która nie ma w rzeczywistości żadnego odniesienia i walenie w tą kukłę za to, co ona sobą reprezentuje. A ma ta kukła w rozumieniu, powiedzmy, postmodernistów i około postmodernistów reprezentować tradycyjnego historyka.
Nie znam. Jeden z podstawowych zarzutów, że historycy wierzą w realność przeszłości. Nie znam ani jednego takiego historyka. Nie znam ani jednej pracy. Może gdzieś na końcu świata jakiś taki jest. Może i w Polsce gdzieś takiego znajdziemy, który jak go się wyrwie, że tak powiem, do tablicy, to tak nagle coś mu się klapnie, ale jak się zastanowi, to stwierdzi, że nie. Nikt na poważnie nigdy czegoś takiego nie twierdził. Wręcz przeciwnie. Od początku w ogóle, jak powstało w ogóle takie no, pranaukowe zainteresowanie historią, czyli od XVI wieku, to wszyscy oni sobie zdawali sprawę, że przeszłość jest tym czymś, co już minęło. I między innymi w XVII wieku sceptycy odnośnie historii, którzy wówczas się pojawili, mieli taki argument, no przeszłości nie ma, zresztą podobny do argumentu postmodernistów, więc nie ma czego badać, nie ma czego badać, więc przedmiot badań nie istnieje, nie można się o nim w jakikolwiek sposób wypowiedzieć. Ale to tylko świadczy o tym, że historycy przez cały czas są świadomi tego, że przeszłość to jest coś, czego nie ma. I że inny element to to, że historycy sobie wyobrażają, że źródło historyczne jest odzwierciedleniem przeszłości. No gdyby tak było, to proszę Państwa, nie byłoby żadnych sporów między historykami, bo skoro źródło odzwierciedla, no to odzwierciedla. I o czym tutaj mówić? Źródło nie odzwierciedla, to jest powiedzmy pewnego rodzaju sformułowanie, które się spotka, ono jest sformułowaniem metaforycznym, a przecież od metafor nie oczekujemy, że nagle one się zrealizują. Mówiąc, że stół ma nogi, nie oczekujemy, że stół nagle sobie sam się przeniesie w pożądane miejsce. Więc gdy mówimy, że źródło odzwierciedlane, jest to pewnego rodzaju metafora, która oddaje to, że źródło zawiera jakieś informacje, które możemy odnieść do przeszłości. Czy one są prawdziwe, czy fałszywe, to jest już kwestia zupełnie inna. Więc proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, że w pracach tych progresywnych historyków, jeżeli odniesienia są do historyków tradycyjnych, one zawsze, im zawsze brakuje przypisu. Kto, co, kiedy tak głosił, jak się tam zarzuca. Jeżeli historyk tradycyjny ma nie rzekomo prezentować takie poglądy, to brakuje tutaj i to we wszystkich pracach przypisu, który by wskazywał, że tak jest. Dziękuję za wysłuchanie trochę chaotycznego wywodu, bo nie wszystkie wątki, które chciałem poruszyć, udało mi się zmieścić, ale no, pozostanę do Państwa dyspozycji.